Zajmiemy się również rozwojem tych funkcji słuchowych, etapami wychowania słuchowego, zasadami stosowanymi w wychowaniu słuchowym, jak również znaczeniem rozwoju ruchowego, który wpływa na rozwój mowy. Rozwój funkcji słuchowych odbywa się już w okresie prenatalnym. Rozpoczyna się od 24 tygodnia ciąży. Pomiędzy 4 a 5 miesiącem życia płodowego można obserwować reakcję płodu na bodźce akustyczne, polegające na zmianie tętna lub na wzmożeniu ruchów. Od października 2002 roku wszystkie dzieci w Polsce, także i Państwa dzieci, miały przeprowadzone badania przesiewowe dzięki Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i wyszło z badań przesiewowych, że dziecko ma niedosłuch. Dalej zostało przeprowadzone dalsze badania i dzięki Fundacji Orange mogły dzieci mieć zaproponowane aparaty słuchowe, mogły je wypożyczyć zaraz po stwierdzeniu niepełnosprawności, jak również Państwo dzięki Fundacji korzystacie z rehabilitacji domowej i z turnusów rehabilitacyjnych. Terapię zaczynamy praktycznie od momentu stwierdzenia niepełnosprawności, więc jeszcze nawet wtedy, kiedy dzieci nie mają aparatów słuchowych założonych, dopasowanych na uszkach. Wczesne rozpoczęcie terapii ma ogromne znaczenie, gdyż istnieją dwa okresy krytyczne dla rozwoju sprawności audytywnej. Pierwszy to okres od urodzenia do 6 miesiąca życia. W tym okresie rozwijają się funkcje słuchowe, ale będą one się kształtowały jedynie pod wpływem bodźców akustycznych. We wczesnym okresie rozwoju mózg dziecka ma niezwykłe właściwości plastyczne. Pod wpływem bodźców akustycznych dochodzi do mielinizacji włókien nerwowych i dojrzewania układu nerwowego. Stąd tak ważna jest wczesna stymulacja. Mielinizacja rozpoczyna się już od 2 miesiąca życia, a w 4 roku jest znacznie zaawansowana. Wrażliwość słuchowa wzrasta wraz z wiekiem. Im starsze dziecko, tym natężenie bodźca, na który reaguje, jest słabsze. Na plastyczność synaptyczną wpływa wzmożenie aktywności neuronalnej, co powiększa obszar sieci neuronalnej, gdyż przy braku bodźców synapsy pozostają milczące. Specyficzne bioelektryczne mechanizmy synaptyczne polegają na wzmocnieniu synaps przez uczenie się nabywania doświadczenia. Krótko mówiąc, jeżeli im więcej bodźców będzie oddziaływało na dziecko, tym więcej połączeń synaptycznych będzie powstawało, tym mózg tego dziecka będzie lepiej funkcjonował i lepiej rozwijał się pod względem językowym i ruchowym. Mielina jest substancją tłuszczową, pełni między innymi rolę ochronną i odżywczą dla wypustek komórek nerwowych. Włókna zmielinizowane przewodzą impuls bioelektryczny około 5-krotnie szybciej niż włókna niezmielinizowane. Czyli ważne jest, aby jednak te bodźce były w miarę szybko podawane dziecku, żeby jednak, czyli to wychowanie słuchowe, bardzo wcześnie rozpoczynać. Plastyczność mózgu jest procesem nieprzerwanym, zachodzi w każdej chwili i w każdym wieku i to, co jest dla wszystkich pozytywne, to trwa całe życie. Skoro tak, to terapeutom i rodzicom dzieci z wadą słuchu nasuwa się wniosek, że niezależnie od stopnia czasu wystąpienia oraz rodzaju uszkodzenia słuchu można w terapii osiągnąć dobre rezultaty dzięki konsekwentnej, systematycznej pracy terapeutycznej, która wykorzystuje możliwości, jakie niesie ze sobą plastyczność mózgu małego dziecka. Rozwój funkcji słuchowych, jak wspomniałam, następuje bardzo szybko w pierwszym półroczu życia dziecka. Jest bardzo intensywny i gdy stale podlega stymulacji, rozwija się z każdym dniem. Pierwszymi reakcjami na dźwięk są odruch uszno-powiekowy
odruch moro, przerywanie płaczu i ssania, odwracanie gałek ocznych i głowy w kierunku źródła dźwięku, a także zmiana rytmu oddychania, rytmu serca, budzenie się z płytkiego snu. Rozwój przestrzennej reaktywności słuchowej przebiega równocześnie z rozwojem mowy. Poznanie faz rozwoju mowy i jej oceny jest jednym z elementów oceny stanu słuchu. Gdy dziecko słabo słyszy, jego mowa staje się monotonna i brak w niej prozodii. Wczesne zastosowanie wzmocnienia akustycznego pozwala wykorzystać nawet niewielkie resztki słuchu do rozwoju językowego dzieci, tak pisała Maria Góralówna. Rozwój funkcji słuchowych przebiega według ściśle określonego porządku. W programie rozwoju funkcji słuchowych należy uwzględnić etapy ich rozwoju. I od 0 do 6 tygodnia pod wpływem bodźca akustycznego u dziecka możemy zaobserwować reakcje już wcześniej wspomniane, takie jak rozszerzenie oczu, mruganie oczami, ożywienie, poruszenie, pobudzenie. Między 6 a 4 miesiącem występują powyższe reakcje, a przed ukończeniem 4 miesiąca zaczynają pojawiać się pierwsze skręty głowy. Natomiast trzeba zwrócić na to uwagę, że nie wszystkie dzieci ze względów ruchowych mogą taką czynność wykonywać, czyli nie można określać, czy dziecko słyszy, czy nie, jeżeli tego ruchu nie będzie w stanie wykonać, czyli nie będzie w stanie przekręcić główki na bok w kierunku bodźca akustycznego. Do 4 miesiąca dziecko budzi się ze snu na dźwięki o dużym natężeniu, zarówno w głośnym, jak i cichym pomieszczeniu. Między 4 a 7 miesiącem życia niemowlę kieruje głowę w płaszczyźnie poziomej w kierunku dość głośnego źródła dźwięku nadawanego poniżej poziomu głowy dziecka. Między 7 a 9 miesiącem życia niemowlę lokalizuje dość cichy dźwięk dochodzący poniżej jego głowy, początkowo przekręcając głowę w bok, a następnie w dół, czyli w kierunku źródła dźwięku. Dźwięki nadajemy na początku do lewego ucha. Między 9 a 13 miesiącem życia dziecko lokalizuje bezpośrednio cichy dźwięk dochodzący z dołu, patrząc prosto w dół. Następnie nadajemy dźwięki na poziomie głowy dziecka. Między 13 a 16 miesiącem życia dziecko lokalizuje ciche dźwięki dochodzące powyżej głowy, patrząc najpierw w bok, a później do góry. Między 16 a 21 miesiącem życia dziecko lokalizuje bezpośrednio ciche źródło dźwięku dochodzące z boku, poniżej i powyżej jego głowy. Dopiero w wieku 21-24 miesięcy, czyli kiedy ma skończone 2 latka, dziecko lokalizuje dźwięki pod różnymi kątami. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, ponieważ to jest rozwój dziecka słyszącego, Państwu przedstawiłam. Natomiast funkcje lokalizacyjne, niezależnie od tego, czy dziecko ma rok, 2 czy 3 latka, trzeba sprawdzać i zaczynać po kolei sprawdzić, czyli nie można nadawać dźwięków od razu powyżej głowy, ponieważ dziecko może nie zareagować, ponieważ nie nauczyło się lokalizować dźwięków najpierw poniżej poziomu głowy, na poziomie i dopiero powyżej. Czyli można popełnić błąd diagnostyczny, że dziecko nie słyszy, a jednak tu chodzi o rozwój funkcji lokalizacyjnych. U niemowląt wrażliwość na dźwięki zmienia się wraz z częstotliwością. Czyli dzieci małe wykazują większą wrażliwość na wysokie dźwięki niż na niskie. Czyli najpierw reagują na głos mamy, a dopiero później lepiej wysłuchują głos taty. Charakterystyczne jest to, że niemowlęta wsłuchują się w głos ludzki chętniej niż w głos dźwięk dzwonka. Czyli to, w jaki sposób my mówimy, ma ogromne znaczenie,
dla dzieci w jaki sposób? Czyli ten głos mamy i taty jest pierwszym głosem, najważniejszym w terapii dzieci z wadą słuchu. Wrażliwość słuchowa wzrasta do około 6 roku. Natomiast do 4-5, czyli w 4-5 osiąga swoje optimum dźwięków o dużej częstotliwości, czyli tak zwanych dźwięków wysokich. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ trzeba do tego okresu wyćwiczyć u dzieci różnicowanie wysokich tonów, które będą wpływały na rozumienie mowy u naszych dzieci. Wychowanie słuchowe, zdaniem Iwon Czani, profesor bardzo znanej z Węgier, ma na celu uwrażliwienie, stymulowanie zawężonego pola słuchowego oraz udoskonalenie zdolności odbierania i różnicowania dźwięków mowy. Znajomość rozwoju funkcji słuchowych jest niezbędna do prawidłowego prowadzenia wychowania słuchowego u naszych dzieci. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, po co to robimy? Przede wszystkim ćwiczenia służą pobudzeniu funkcji słuchowych. Nie ma totalnie głuchych osób. Każda osoba niesłysząca posiada resztki słuchowe. Należy je tylko uwrażliwić i rozszerzyć pole słuchowe. Co to znaczy? Że jeżeli dziecko słyszy na 2-3 dźwięki, reaguje, to chcemy, żeby to pole rozszerzyć i żeby reagowało na więcej, czyli na wszystkie częstotliwości, jakie mamy w audiogramie. Rozszerzenie pola słuchowego to wprowadzenie nowych bodźców akustycznych, których do tej pory dziecko nie słyszało, po to, by nauczyło się słuchać i słyszeć w aparatach słuchowych lub w implancie. Celem ćwiczeń słuchowych jest przygotowanie dziecka do przeprowadzenia badań audiologicznych, żeby dziecko umiało zareagować, wrzucić klocek, prawda, kiedy jest dźwięk, kiedy nie ma, żeby potrafiło zróżnicować, czy słyszy, czy nie słyszy. Rozszerzenie pola słuchowego, a co za tym idzie? Rozwinięcie dobrego słyszenia wszystkich częstotliwości. Tych odpowiedzialne za prozodię mowy, czyli niskich częstotliwości, i tych odpowiedzialnych za rozumienie mowy, czyli wysokich częstotliwości. Jeżeli mówimy do dziecka kasza, kasia, kasa, to dziecko, które nie słyszy dobrze wysokich częstotliwości, będzie słyszało ka, 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 czyli jest brak rozumienia wyrazu. I musimy o to zadbać właśnie ćwiczeniami słuchowymi, wychowaniem słuchowym. Bez kontroli słuchowej nie ma sprzężenia zwrotnego i nie ma możliwości rozwoju językowego, kontroli, w jaki sposób mówisz, czy mówię prawidłowo, możliwości poprawienia i poprawnej artykulacji, poprawienia swojego mówienia, czyli poprawnej, dbanie o poprawną artykulację. Etapy wychowania słuchowego. Pierwszy etap, podstawowy, to jest reakcja na dźwięki, czyli czy jest dźwięk, czy go nie ma. Reakcja na dźwięki otoczenia, czyli takie, które znajdują się w Państwa domach, czyli czajnik, odkurzacz, lecąca woda, dzwonek do drzwi, dzwoniący telefon, instrumenty muzyczne, jakie Państwo posiadacie, czyli różnego rodzaju, czy instrumenty perkusyjne, czy odgłosy zwierząt, czy głosy ludzkie, czy mówi, nieważne, nie określa tego dziecko, czy ktoś mówi pani czy pan, natomiast dziecko reaguje i my obserwujemy, czy zareagowało na ten dźwięk, czy jeśli powiedziałam coś, to nagle przestało się bawić, przestało się poruszać, czy odwróciło się, czy w jakikolwiek inny sposób zareagowało na dźwięki, które znalazły się w jego najbliższym otoczeniu. Drugi etap
to już jest trudniejsze, polega na rozpoznawaniu dźwięków, czyli na identyfikowaniu dźwięków z otoczenia. Czyli jeśli zadzwoni telefon, to chcemy, żeby nam pokazało ten telefon, żeby pobiegło do telefonu, jeśli jest stacjonarny, albo znalazło tą komórkę, która dzwoni. Jeżeli dzwoni dzwonek do drzwi, pukanie, to chcemy, żeby podeszło do tych drzwi. Jeżeli czajnik głośno gwiżdże, to chcemy, żeby pokazało nam na ten czajnik. Mogą dzieci pokazywać desygnaty, czyli te przedmioty, mogą pokazywać obrazki, czyli identyfikować dźwięki, które usłyszały. Również ćwiczymy na instrumentach muzycznych, na instrumentach perkusyjnych, na głosach zwierząt, czyli jeśli usłyszy kaczuszkę, ma pokazać kaczuszkę. Jeśli usłyszy krowę, ma pokazać krowę. Jeśli usłyszy głos, na przykład w radiu, że mówi pan albo pani, ma pokazać obrazek pana albo pani. Jeśli pani śpiewa bądź pan śpiewa, ma również rozpoznać te głosy. Czyli jest to dosyć trudny, żmudny proces, aby dziecko rozpoznawało dźwięki, identyfikowało je. Kolejny etap to etap trzeci, polegający na różnicowaniu dźwięków, na różnicowaniu natężenia, czy jest dźwięk cichy, czy głośny, czy jest dźwięk wysoki, czy niski, czy dźwięk jest krótki, czy długi, tempo, czy jest szybko, czy jest wolno. Czy jest mało, czy dużo, czyli jeden dźwięk, czy wiele dźwięków. I tutaj pomagamy sobie, rysując jeden kwiatek na przykład i wiele kwiatków, bądź wiele kółeczek i jedno kółeczko. I w ten sposób uczymy dzieci. Również różne dźwięki, nie tylko dźwięki z otoczenia, nie tylko instrumenty, ale również głosy zwierząt, głosy ludzkie. Czy słyszysz jedną sylabę, czy wiele sylab? I to już jest też bardzo trudny etap, bardzo żmudnej pracy systematycznej, ponieważ tych dźwięków wszystkich trzeba się nauczyć i różnicowania dźwięków wysoki, niski, długo, krótko, cicho, głośno. Jest to bardzo trudny i żmudny proces. Kolejny, długi, ale bardzo ważny, to jest lokalizowanie dźwięków. I tak jak w poprzednich, z otoczenia dźwięków, instrumentów, muzyki, mowy, tutaj możemy pobawić się z dzieckiem, zasłaniając mu oczy, obracając go, wołając go z dalszej odległości albo grając na jakimś instrumencie i żeby dziecko nas znalazło. Chcemy, żeby nas odszukało, żeby odszukało nas głos, pokazujemy mu się. A obracamy po to, żeby straciło orientację w przestrzeni. To jest niezwykle ważne, ponieważ dzieci szybko się uczą, czy jest prawa, lewa, jeśli jej nie odwrócimy. Natomiast z przodu, z tyłu, z góry, z boku, te dźwięki, które dochodzą, są niezwykle ważne. Z jakiego punktu widzenia? No, z bezpieczeństwa, że później dziecko sobie poradzi, usłyszy nadjeżdżający samochód, autobus, że coś hamuje, ktoś go woła, ostrzeże. Czyli ćwiczenia na lokalizację są niezwykle ważne, jak również później w szkole. Jeśli pani do dziecka będzie mówiła, kolega będzie do niego mówił, wtedy lepiej usłyszy, zrozumie i odwróci się w tym kierunku. Ostatni etap obejmuje pamięć słuchową i rytmy. Pamięć słuchowa to zapamiętywanie dwóch, a potem trzech sygnałów akustycznych. Zapamiętywanie liczby dźwięków. Czy usłyszałeś jeden, dwa czy trzy? Ile było? Tu się trzeba skupić, skoncentrować uwagę. Tu nie można być rozproszonym, ponieważ nie policzą dzieci. To również przygotowuje do liczenia matematycznego, do liczenia takiego 1, 2, 3, 4.
zapamiętywanie kolejności po sobie występujących dźwięków mowy, sylab, wyrazów, zdań, to ma ogromne znaczenie, ponieważ nasze dzieci mają problemy z pamięcią, taką krótkotrwałą i odroczoną, więc chcemy wyćwiczyć tą pamięć jeszcze przed pójściem dziecka do szkoły, żeby się łatwiej uczyły tych wierszyków, żeby łatwiej zapamiętywały materiał, żeby im było po prostu łatwiej później w szkole. Temu służy wychowanie słuchowe. Przygotowuje liczenie, na przykład zapamiętywanie, to również jest przygotowanie do analizy i syntezy słuchowej, do tego, żeby dziecko dzieliło wyrazy na sylaby, a potem, żeby nie miało problemów z czytaniem. I ostatnia część to są rytmy. Tutaj odtwarzamy rytmy, układamy rytmy, wskazujemy i rysujemy. Rytmy zaczynamy od trzech dźwięków. Rytm może być powolny, czyli najpierw powoli. Raz, dwa, trzy. Dziecko ma odtworzyć, czyli ma na przykład zaklaskać. Raz, dwa, trzy. Tak samo. Potem ma ułożyć i dajemy mu kółeczka i układa. Raz, dwa, trzy kółeczka. Potem ma wskazać rytm, który narysowaliśmy wcześniej. I potem, jak są dzieci starsze, mogą rysować sobie kółeczkami ten rytm. Oczywiście dodajemy, utrudniamy. Co znaczy dodajemy? Dodajemy kolejne dźwięki, czyli cztery dźwięki, pięć. Utrudniamy, ponieważ te dźwięki, te rytmy są coraz bardziej urozmaicone. Im więcej dźwięków, tym trudniej zapamiętać. Ale służy to też ćwiczenie bardzo dobrej analizie i syntezie. To dzięki temu dziecko też łatwiej będzie dzieliło wyrazy na sylaby i łatwiej się uczyło, łatwiej też zapamiętało, ponieważ trzeba odtworzyć ten wzorzec, który został w głowie, prawda? Więc ma to ogromne znaczenie też dla pamięci dzieci. Podczas prowadzenia ćwiczeń słuchowych należy pamiętać, że początkowo nadajemy dźwięki poniżej poziomu głowy. Następnie to, że najpierw bodźce są bardzo głośne, ponieważ dziecko na początku reaguje na silne i bardzo głośne dźwięki. To, że nadajemy dźwięki do ucha lewego, a potem do prawego. Nadajemy dźwięki niezależnie od tego, jakie jest uszkodzenie w uchu prawym czy lewym. Ważne, żeby ćwiczyć i jedną, i drugą stronę, ponieważ mamy słyszenie obustronne, stereofoniczne. Nadajemy najpierw dźwięki z dalszej odległości, a dopiero potem zbliżamy źródło dźwięku do dziecka, obserwując moment reakcji na bodźce. Czyli z dalszej odległości, potem przybliżamy i patrzymy, z jakiej odległości dzisiaj zareagowało z takiej. Ale za 2-3 tygodnie może będzie to już taka odległość. A jeszcze więcej ćwiczeń, to z dalszej odległości będzie dziecko wysłuchiwało te dźwięki i reagowało na nie. Często zmieniamy też rodzaj bodźca akustycznego, ponieważ dzieci się przyzwyczajają do dźwięków, czyli nie można nadawać cały czas bębenka, ponieważ się nauczyło, zareagowało i dwa razy powtórzymy, za trzecim razem już dziecko nie będzie reagowało, bo już ten bodziec zna. Musimy dodawać grzechotkę, zmieniać na trójkącik i za chwilę możemy wrócić do bębenka, bo za chwilę ten bębenek będzie dla niego znowu nowym bodźcem akustycznym. Ale dobrze jest mieć kilka rzeczy. I tutaj nie musimy mieć takich prawdziwych grzechotek,
ale chcę pokazać, tutaj tą rączką, chcę pokazać jajeczko, grzechotkę jajeczko, ale możemy zrobić sobie sami grzechotkę, która jest wykonana z flakoniku po na przykład lekach jakiś, czy po blaszanych jakichś pudełeczkach, które są zamykane po herbacie, dają bardzo dobre dźwięki, głośne, wyraźne dla naszych dzieci. Zmniejszamy to natężenie oczywiście, dlatego że chcemy, żeby ćwicząc wrażliwie, uwrażliwiając te resztki słuchowe, chcemy, żeby dzieci słyszały jak najcichsze dźwięki i na tym najbardziej zależy. Przestrzegamy dojrzewania, kolejności dojrzewania funkcji lokalizacyjnych, czyli to, o czym wcześniej sobie powiedzieliśmy o tych miesiącach. Nadawane bodźce nie mogą być widoczne dla dziecka. To jest bardzo ważna kolejna zasada. Bodźce muszą być zróżnicowane pod względem częstotliwości i obejmować pasmo mowy, które mieści się między 500 a nawet 8000 Hz. I tutaj zwracamy szczególnie uwagę na te wysokie częstotliwości. To są trójkąty, to są grzechotki wysokoczęstotliwościowe, to są dzwoneczki, które są wysokoczęstotliwościowe, na przykład tego typu. To są wysokie dźwięki. Staramy się znaleźć dźwięki, które są też ciekawe, inne. W ten sposób też jest kielich, na przykład drewniany, bądź patyczki drewniane, bądź szukamy sobie takich zabaweczek, które będą... Kurka, która też będzie w bardzo fajny sposób nadawała dźwięk bardzo zbliżony do dźwięku, jaki wydaje w rzeczywistości kura. Dalej, staramy się, żeby ćwiczenia były powtarzane wielokrotnie, żeby zostały dobrze utrwalone, a dziecko, żeby jak najszybciej reagowało na te bodźce i wskazywało obrazek, a nawet jak już jest starsze, żeby powtarzało to, co usłyszy. Początkowo prezentujemy dziecku dźwięki wyraźnie kontrastowe, takie różniące się od siebie, czyli na przykład bębenek i trójkącik, ale wyrazy, które różnią się od siebie, las i parasolka. Las jest to jedna sylaba, parasolka cztery sylaby. Ćwiczenia muszą być prowadzone systematycznie, codziennie powtarzane, po kilka razy w ciągu dnia. Tu nie chodzi o długość prowadzenia ćwiczeń, tu chodzi o częstotliwość. Dziecko ma chwilę skupienia i tylko wtedy nadajemy dźwięki, kiedy dziecko jest skoncentrowane. Nie nadajemy wtedy, kiedy się bawi i przeszkadzamy mu jakby w tej zabawie. Tu trzeba nastawić się tylko na ćwiczenia słuchowe i powtarzać je często, a krótko. Ćwiczenia słuchowe dążą do zwiększenia zasobu doświadczeń słuchowych, rozróżniania, rozumienia słuchowo dźwięków z otoczenia, nazw, zwierząt, ale również tekstów, zdań. Mówiąc do dziecka, staramy się, aby nasz głos był melodyjny, ekspresyjny, śpiewny, aby dziecko zareagowało na nasz głos. Początkowo u dzieci wywołujemy głos, wywołujemy, żeby w ogóle wydały z siebie głos. Potem chcemy wywołać samogłoski, utrwalamy je, tworzymy sylaby, a następnie wyrazy i zdania. W tym celu możemy wykorzystać metodę werbotonalną, dzięki której u dziecka prozodia mowy może być taka, jak u dzieci słyszących. Powtarzając struktury rytmiczne, czyli te melodie najprostsze w rytmie muzycznym, pracujemy nad intonacją wypowiedzi i metodę stosujemy od najmłodszych lat, od praktycznie trzeciego miesiąca życia.
bardzo dobrymi ćwiczeniami przygotowującymi dzieci do analizy i syntezy słuchowej są te ćwiczenia na odtwarzanie wzorców rytmicznych. Ale wzorzec rytmiczny też przygotuje dzieci do matematyki, do układania rytmów matematycznych, co ma ogromne znaczenie u naszych dzieci i też wpływa na ogólny rozwój poznawczy dzieci. Ćwiczenia te służą dzieleniu wyrazów na sylaby, na głoski, a później, jeszcze raz podkreślę, lepszej nauce czytania. Ćwiczenia w zapamiętywaniu sylab, czy ja powiedziałam pa, ba, ba, pa, dziecko i w różnej kolejności, dziecku będzie to służyło lepszej pamięci, poprawie artykulacji tych głosek, utrwalaniu ich, lepszemu zapamiętywaniu później słów i zdań. Drugi taki krytyczny okres w rozwoju dziecka, który ma ogromne znaczenie, jest to okres swoistej mowy dziecięcej i występuje między drugim a trzecim rokiem życia. Według Tomatisa głos dziecka zawiera tylko takie częstotliwości, które usłyszy ucho. Jeśli umożliwi się uszom słyszenie częstotliwości źle lub wcale nieodbieranych, wówczas pojawiają się one w głosie na nowo, natychmiast i bezwiednie. Powtarzana przez pewien czas akustyczna stymulacja prowadzi do trwałej poprawy narządu słuchu, a następnie do fonacji, gdyż dobry słuch to dobrze ustawiony, naturalny głos. Podsumowując, do czego my dążymy? Chcemy, żeby dziecko reagowało początkowo na melodię głosu. I nieważne, co ja mówię, ważne, w jaki sposób ja mówię. Jeżeli ja powiem, ach, jak ty jesteś brzydki, to dziecko się będzie śmiało. A ja powiem, ach, jaki ty jesteś ładny, to będzie płakało. Dlatego, że zareaguje na moją melodię, a nie na to, co ja mówię. Więc bardzo ważne jest, żeby ta melodia głosu rodziców, terapeutów, którzy pracują z tymi dzieciaczkami, była taka przerysowana. Wszystkie dzieci głuszą. Głuszą, to znaczy wydają z siebie dźwięki, nawet dzieci niesłyszące, co często myli rodziców, bo wydaje im się, że dzieci słyszą, a tutaj okazuje się, że nie. Głuszą do 18 miesiąca nawet życia. Najpierw uczymy samogłosek, ćwiczymy melodię głosu. Potem rozumienie prostych poleceń. To wszystko występuje w metodzie werbotonalnej. Powtarzamy sylaby. Bawimy się ćwiczeniami dźwiękonaśladowczymi. Uczymy, aby dziecko reagowało na własne imię. Mniej więcej dzieci słyszące około 6-7 miesiąca życia już reagują na własne imię. Bawimy się w zabawy naśladowcze, odgrywanie ról. Bawimy się później w prowadzenie różnego rodzaju dzienniczków i to już jest zadanie rodziców, historyjek, opowiadanie, układanie, aż w końcu dochodzimy do nauki czytania i prowadzenie dialogu. Na tym najbardziej nam zależy. Dlaczego, co jeszcze może nam pomóc w naszej terapii? Mianowicie badania neurofizjologiczne wykazały, że narząd równowagi odpowiada na tony do 1000 Hz i zmienia aktywność części słuchowej ucha. Czyli percepcja błędnikowa i audytywna, czyli słuchowa przez ślimak, błędnikowa przez zmysł równowagi, nakładają się na siebie w częstotliwościach do 1000 Hz. Czyli dźwięki odbierane do 1000 Hz również są przez zmysł równowagi. A do 1000 Hz to jest rytm i intonacja mowy. Rezultaty badań w Chorwacji potwierdziły, że jest neuroanatomiczna zależność pomiędzy zmysłem równowagi a zmysłem słuchu, czyli ślimakiem. Poprzez ósmy nerw czaszkowy, gdzie połowa nerwu idzie do ślimaka, a połowa nerwu idzie do zmysłu równowagi.
Wniosek dla terapeutów jest i rodziców jest następujący. Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko lepiej słyszało, a co za tym idzie, lepiej mówiło, to jak najwięcej pobudzaj przedsionek poprzez różnego rodzaju bujania. Bujania w pionie, jak również bujania w poziomie, na plecach, na brzuchu. Odwracaj to dziecko, jeśli jest malutkie. Jak najwięcej bujaj na piłce bobat chociażby, bądź na jakiejś piłce fasolce, na po prostu na czymkolwiek. Można sadzać również, zrobić huśtawkę dla dziecka. Dlaczego? Dlatego, że im więcej dziecko się buja. Proszę pamiętać, że jeżeli mamy jeden zmysł uszkodzony, a jesteśmy całością, to niestety mamy uszkodzone pozostałe zmysły, a szczególnie jest tutaj zmysł słuchu. Czyli musimy pobudzić równowagę i oddziałujemy tym zmysłem równowagi na zmysł słuchu, na to, w jaki sposób dzieci odbierają dźwięki. I odwrotnie, ćwicząc, wykonując ćwiczenia słuchowe, będziemy oddziaływać na równowagę. Czyli dzieci będą prawidłowo rozwijały się pod względem motorycznym. Nie będzie opóźnień. Będą siadały o czasie, będą wstawały, chodziły o czasie, a będzie prawidłowo przebiegał ten rozwój ruchowy. I ma to ogromne znaczenie. Komórki czuciowe, zmysł równowagi pełnią cztery funkcje. Oprócz percepcji grawitacji, czyli to, w jaki sposób, że stoimy, że jest przyciąganie ziemskie, to, że jeżeli przechylimy głowę, czy przechylimy się na boki, to wracamy do pionu, to również odbierają dźwięki, czyli można wykorzystać ten zmysł równowagi do prowadzenia stymulacji słuchowej. Jeżeli są dzieci starsze, możemy bujać już w normalnych huśtawkach, takich większych. Mogą dzieci sobie skakać, podskakiwać, mogą skakać na skakance, mogą chodzić po prostej, narysowanej linii, zamkniętymi, z otwartymi oczami. Mogą chodzić w kółko, w obu kierunkach, mogą kręcić się wokół własnej osi. To im pomoże w stymulacji. Ale również osoby z uszkodzonym słuchem odbierają sygnały akustyczne dzięki swojej taktylnej wrażliwości na drgania, więc pozwalajmy dzieciom dotykać buzi, dotykać szyi, dotykać policzków, nosa, tam gdzie mamy drgania, gdzie odczuwamy drgania głosek dźwięcznych i może dzieci również percypują mowę za pomocą mówienia bezpośrednio do ucha, czyli próbujmy robić takie ćwiczenia, żeby poczuły te drgania w swoim uchu, na małżowinie usznej, ale również do ręki, ponieważ tutaj chodzi o tak zwane dotykowe ujmowanie ruchów, wyczuwanie prądów powietrznych. Są mocniejsze, słabsze. Proszę sobie spróbować powiedzieć pa i powiedzieć ba. I wtedy czujemy na ręku, że są mocniejsze i słabsze. Są bardziej ciągłe przy głoskach długich, takich jak s, i krótkie przy głosce t na przykład. Czyli wykorzystujmy to. Poza tym, na co zwracajmy jeszcze uwagę, to są ćwiczenia oddechowe, bo ćwiczenia oddechowe to dobra fonacja. Dobra fonacja to dobrze ustawiony głos, nie za wysoki, nie za niski i wykorzystujemy właśnie tutaj również wibracje i muzykę w rozwijaniu wrażliwości słuchowej, uwagi słuchowej, pamięci słuchowej, poczucia rytmu, a w konsekwencji prowadzi to do poprawnej artykulacji i prozodii w mowie. Oprócz mimiki twarzy, ważną umiejętnością pozawerbalną jest intonacja. Jeszcze raz podkreślę, intonacja ma ogromny wpływ na komunikację. Pomagamy dziecku zrozumieć to, co znaczenie tych zdań, które do nich mówimy. Mówimy: ojej, jaki jesteś smutny.
A powiemy, tatuś przyszedł. Powiemy, nie wolno, nie wolno dotykać. Wtedy dziecko rozumie nasze gesty naturalne i to, w jaki sposób mówimy, że coś wolno, coś nie wolno, pilnować tutaj mimiki twarzy, bo często rodzice popełniają błąd i mówią, nie, nie, nie wolno, dając sprzeczne informacje dziecku, bo nie wie, czy wolno, czy nie wolno. Mama się śmieje, zadowolona, to znaczy, że broić nadal mogę. Głos jest takim pierwszym narzędziem w terapii dzieci z wadą słuchu i to podkreślała pani profesor Schmidt-Giovannini ze Szwajcarii. Ale funkcje słuchowe również stymulują rozwój ruchowy dziecka. Takie umiejętności jak lokalizacja bodźców akustycznych, kierowanie wzroku w kierunku zabawki, która wydaje dźwięk, w kierunku osoby rozmawiającej, szukanie dźwięku, przemieszczanie się w jego kierunku. Jednym z elementów motoryki też jest lateralizacja. Częściej u dzieci niż u dzieci słyszących, u naszych dzieci, występuje lateralizacja tak zwana nieustalona i skrzyżowana. Z kolei te zaburzenia lateralizacji współwystępują z zaburzeniami orientacji przestrzennej i mogą utrudniać dziecku w okresie późniejszym naukę czytania i pisania. A w tym wczesnym stymulacji motoryki możemy tym trudnościom zapobiec. I to jest ważne, żeby u dzieci ćwiczyć lateralizację, ale na pewno nie przestawiać dzieci z lewej rączki na prawą, co czasami zdarza się rodzicom, tylko zaakceptować to, że dziecko wybrało lewą rękę do posługiwania się, do pisania, do jedzenia, ponieważ przy przestawianiu dziecka z ręki na jednej ręki na drugą, czyli z lewej na prawą, niestety dojdzie do opóźnionego rozwoju mowy, do zatrzymania rozwoju mowy i do trudności, które dziecko może później mieć, ponieważ nie będzie w stanie wybrać, a wiemy, że to jest bardzo ważne, lateralizacja ręki, lateralizacja w ogóle z ośrodkami mówienia. Kontrola nad ciałem jest punktem wyjścia do wszystkiego, czego się uczymy do końca życia. W tym początkowym okresie należy też zwrócić uwagę na odruchy. Dużo tutaj chcę podkreślić, tak troszkę jest mało czasu, żeby o wszystkim opowiedzieć, ale chciałabym podkreślić rolę odruchów u dzieci, odruchów, które są przetrwałe. I na to zwrócić uwagę, ponieważ dzieci się nie mogą dalej rozwijać, jeśli odruch i nadal się utrzymuje taki, który już dawno powinien wygasnąć. A podkreślałam, że jesteśmy całością, podchodzimy do dziecka holistycznie, rozwój językowy związany jest ze słuchem, już wiemy, że równowaga związana jest ze słuchem, a jak równowaga, to również i rozwój motoryczny, bo to jest część, równowaga jest częścią rozwoju motorycznego, a w rozwoju motorycznego jest również lateralizacja i teraz dalej odruchy, czyli jeśli widzimy, że nasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, że ma jakieś opóźnienia, że na przykład urodziło się przez cesarskie cięcie i jest taka nadwrażliwość dotykowa, nie lubi przytulania, nie lubi głaskania, trudno mu umyć głowę, obciąć paznokcie, to w takim razie polecałabym Państwu udać się do poradni i wykonać diagnozę integracji sensorycznej, ponieważ zaburzenia jednego zmysłu, podkreślałam to już, zaburzają funkcjonowanie całości. Jeśli włączymy do naszej terapii również terapię integracji sensorycznej, która pomaga dziecku rozwinąć się językowo. Czyli w tej chwili jest taki trend, powiedziałabym w terapii, że łączymy terapię integracji sensorycznej z terapią logopedyczną i wtedy uzyskujemy dużo lepsze rezultaty. Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, a zazwyczaj niestety jest. Jeżeli odruchy są przetrwałe, to prowadzi się trening wycofywania odruchów.
Na przykład jeden z takich odruchów, który najczęściej występuje, odruch moro, jeśli jest przetrwały, to może u dziecka występować choroba lokomocyjna, mogą być trudności w czytaniu czarnego tekstu, może być nadwrażliwość na światło, czyli nie lubi jasnych pomieszczeń, pewnych świateł, na przykład jarzeniówki nie lubi taka osoba, nadwrażliwość na dźwięki, odwracanie się, czyli nie potrafi skupić uwagi na tym, co mówi nauczyciel, tylko na tym, co się dzieje dookoła. Może być również obniżona odporność organizmu i alergie. Czyli proszę zobaczyć, ile trudności dodatkowych u tego dziecka może wystąpić i tylko, a to jest jeden tylko odruch. Inny taki bardzo często występujący to jest odruch Palmara, który występuje na dłoni. Czyli dziecko trzyma wtedy nieprawidłowo na przykład ołówek, prawda? I do pisania długopis. Nie lubi wkładać rąk na przykład do jakichś piasku, do różnych mas plastycznych. Nie potrafi też rysować, czy ma trudności z rysowaniem, z rozwojem tutaj rysunku, a to jest wszystko powiązane, ponieważ ręce powiązane, istnieje ścisła koordynacja ruchów narządów artykulacyjnych z ruchami drobnymi palców. Czyli jeśli mamy ręce sprawne, manualnie, dobrze wyćwiczone, to również narządy artykulacyjne będą sprawniejsze. Dla rodziców, terapeutów kolejna podpowiedź. Im więcej ćwiczeń, im więcej rysowania, malowania, lepienia z plasteliny, ciastoliny, gliny, lepienie kuleczek, rwanie papieru, zgniatanie, tym lepsze efekty będą terapeutyczne i tym lepszy rozwój językowy, rozwój mowy, poprawność artykulacyjna będzie lepsza. Celem prowadzonej terapii z wykorzystaniem aparatów słuchowych czy implantu słuchowego jest możliwość prowadzenia dialogu i rozmowy z drugim człowiekiem. I tak naprawdę my dążymy w naszej terapii do doprowadzenia naszych dzieci do możliwości porozumiewania się ustnego, oralnego ze wszystkimi ludźmi później w życiu dorosłym i radzenia sobie w życiu później, kiedy już będą samodzielne, czego Państwu serdecznie życzę. Skorzystałam tutaj w tej prezentacji, w tym wykładzie z książeczki Dźwięki Marzeń, która znajduje się na stronach fundacyjnych. Można do niej zajrzeć, zapraszam.